do filmu o grze w kata i ofiarę. No i dzisiaj troszkę się zajmiemy samą naszą ofiarą i o tym, jak się wychodzi właśnie, jaki to jest proces w ogóle wychodzenia, opuszczania tego sposobu bycia, przeżywania rzeczywistości, przeżywania swojego życia. Od razu może tak, zaznaczę na początku, że to jest też taki filmik, który będzie trwał parę minut i oczywiście nie wyczerpiemy tematu. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy właśnie w wychodzeniu z tej roli, to po prostu poszukaj specjalistów. Tak? Psycholog, psychoterapeuta, to są specjaliści, którzy pomagają w długotrwałych procesach właśnie ogarnąć sobie różne rzeczy, ponieważ związane właśnie z tym tematem. Ponieważ bycie ofiarą i takie trudności, które ta osoba, która się tak czuje, jest jakby utknięta w tym sposobie przeżywania rzeczywistości, to jest po prostu wypracowane w dzieciństwie. I żeby to się jakoś nam zaczęło, powiedzmy, leczyć, te nasze różne sposoby frustrowania siebie i sposoby przeżywania naszych relacji, jako właśnie ofiara, żebyśmy z tego zaczęli wychodzić, to naprawdę czasem potrzebujemy bardzo intensywnej pracy albo też długotrwałej pracy. A to najlepiej sprawdza się, jakby ten proces wychodzenia jest procesem podjętym w psychoterapii. Więc zachęcam, od razu na początku mówię, ja tutaj tylko tak edukacyjnie trochę takich parę wskazówek mogę udzielić, no ale jeżeli będziecie czuli, że potrzebujecie jakiejś takiej specjalistycznej pomocy, nie bójcie się prosić o to. I właśnie, i oto od tego zaczniemy. Ofiara, bycie ofiarą w ogóle, to jest taki dość specyficzny sposób przeżywania relacji, sposób bycia w tym świecie, ponieważ to jest taki sposób na czerpanie pewnych korzyści i niekorzystanie z nich. To jest taki sposób bycia, gdzie dana osoba, która czuje się ofiarą, jest pokrzywdzona, jest sfrustrowana i czeka na pomoc, ale nie potrafi z niej skorzystać. Nawet nie potrafi poprosić o tą pomoc. I tylko właśnie dlatego, żeby się tak naprawdę odtworzył schemat z dzieciństwa, kiedy nie otrzymywała pomocy w odpowiednim dla niej momencie. Więc ofiara będzie obwiniała, oskarżała wszystkich naokoło, że stwarzają jej takie trudne warunki życia. Natomiast sama w sobie będzie czuła bardzo dużą bezsilność, bezradność i pod tym będzie ukryta bardzo duża frustracja i bardzo duża agresja, bardzo duża złość na to, co się dzieje. Ale prawdopodobnie nie będzie miała do tego dostępu. Gdyby miała dostęp do tej swojej agresji, to mogłaby ją wykorzystać w takim kierunku wybicia się z tej roli ofiary. Natomiast taka osoba, która tkwi, jest naprawdę utknięta w tym stanie, po prostu czuje się bezsilna i nie ma poczucia, że ona ma w sobie taką siłę, którą sama mogłaby sobie zaprząc do tego, żeby działać, żeby wyjść z tego miejsca, w którym jest. Ofiara czuje się sfrustrowana i czuje się bezradna, bezsilna i wokół tego będą krążyły również jej myśli. W tej bazie będzie miała zbudowane przekonania na swój temat, że ona nie da rady, że ktoś musi być silniejszy i bardzo często szuka sobie takiej osoby, która ma być silniejsza. Właśnie na przykład nie, w związku będzie bardziej wybierała sobie taka osoba, takich partnerów, którzy mogliby się na przykład nią zaopiekować. No i znajduje takie osoby, które pod różnymi względami opiekują się swoją ofiarą, ale uwaga, no ona tą agresję, która jest w niej, będzie musiała gdzieś
wyrzucić, no bo ona jako ta biedna, poszkodowana osoba nie może być agresywna, więc będzie jakby próbowała tą agresję, którą niesie w sobie, wywoływać, znaczy, no, tak mówię bardzo prostym językiem, tak, z odpowiednią nazwę na te mechanizmy. Ale chciałabym właśnie, żeby to było takie bardzo proste i przejrzyste. Powiem tak, tak jak ona się czuje w sobie, będzie musiała, a nie może tego poczuć, bo jest biedną ofiarą, a ma w sobie dużo złości i frustracji. Więc będzie prowokowała zachowania w swoim partnerze takie, żeby to on był agresywny, to on był taki złośliwy, tak jakby sobie delegowała właśnie tą swoją złość i agresję na tą na zewnątrz. Jeżeli nie na partnera, to może być na system. To może być na przykład na system opieki zdrowotnej, na politykę, na różne tam rzeczy, na pogodę, prawda? Że tak się słabo dzisiaj czuję, to na pewno jest dzisiaj niskie ciśnienie, bo tak o jest, nie? Tak się, tak coś jest ze mną tak nie za bardzo, nie? Więc zawsze ten powód do tego złego samopoczucia będzie gdzieś na zewnątrz. Nie będzie widziała natomiast tego, co ona sobie robi. I tutaj jest klucz, tu tkwi kluczyk do otworzenia drzwi do wnętrza właśnie tej całej dynamiki, że to ona tak naprawdę, ta ofiara sama w sobie wygospodarowała sobie taką przestrzeń, w której ona może czuć się ofiarą. Tak? Jakimi sposobami? Ma pewien sposób myślenia, ma pewien określony sposób przeżywania relacji. Na przykład będzie dążyła do tego, żeby czuła się w relacji opuszczona. To tam właśnie w tym lękowym stylu przywiązania, właśnie w unikającym stylu przywiązania. Tak, to jest właśnie to. Dąży się w pewnych momentach relacji, kiedy już jest blisko, dąży się do tego, żeby właśnie poczuć się opuszczonym, żeby się poczuć odrzuconym. I teraz uwaga, to się tak wydaje czasem na zewnątrz. No, on mnie zostawił, on mnie nie, porzucił. Ja się tak czuję właśnie taka zostawiona i tak dalej. Droga ofiaro tej sytuacji, zobacz sobie, co doprowadziło do tej sytuacji i zobacz sobie też, jak bardzo jesteś zatrzymana na przeżywaniu tych trudnych uczuć. Bo właśnie tutaj przy wychodzeniu z roli ofiary będzie bardzo ważne to, taka świadomość tego, że coś mnie zatrzymuje w tym poczuciu właśnie, że ja jestem taka, że jestem niewartościowa, że jestem nikim, że cię nikt nie chce, że po prostu do niczego się nie nadajesz, albo że właśnie wszyscy się na ciebie uwzięli, a on jest taki, a ona jest taka. I właśnie porzucający, odrzucająca, albo jeszcze jakiś tam, nie? Co trzyma cię w tym myśleniu o danym człowieku, o danej relacji, o danej jakiejś tam sytuacji. Że na przykład to się na pewno nie uda i znowu wyjdzie tak samo, czyli znowu nic z tego nie będzie. No, to jest takie myślenie życzeniowe trochę, które oczywiście może się spełnić, bo jeżeli taki mamy sposób myślenia o danej sytuacji, no to nieświadomie będziemy dążyć do tego, żeby nasz sposób myślenia się po prostu realizował w tej sytuacji. I dlatego przy wychodzeniu z roli ofiary zwróciłabym uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Obserwuj sobie taką właśnie świadomość, po prostu świadomość siebie. Obserwuj sobie, jaka sytuacja się musi wydarzyć, że ty się czujesz ofiarą. Druga rzecz. W jaki sposób, nieświadomie być może, dążysz do tego, żeby ta sytuacja miała taki właśnie przebieg i takie rozwiązanie? Nie? Czy dana sytuacja może się rozwiązać inaczej? Czy może być jakiś inny sposób przeżywania tej sytuacji? Czy to musi się skończyć tym, że ty jesteś właśnie odrzucona, opuszczona? Porzucona i oczywiście cały świat jest zły, no bo ciebie zostawił, nie? A ty jeszcze do tego się czujesz bezwartościowa i jedzie, nie? I jedzie cały sposób myślenia ofiary. Czyli co, w jaki sposób budujesz daną sytuację, że ona się ma skończyć w ten sposób? Jaki system przekonań łączasz w tym momencie i jaki
Zestaw, o może tak lepiej, jaki zestaw emocji włączasz sobie w tym momencie. Bo to jest nieświadomie, my sobie to po prostu robimy sami. Jeżeli jesteśmy dorosłymi osobami, to tak naprawdę dorosła osoba, jeżeli nie chce, to nie musi być ofiarą. Nie? To ma wolny wybór po prostu, czy będzie wchodziła w rolę ofiary i będzie się czuła jak ofiara, czy po prostu będzie przeżywała to w inny sposób. Jeżeli jest się dzieckiem, to tak, to jest zupełnie inne podejście wtedy, bo to naprawdę dziecko jest bezsilne w niektórych sytuacjach, jest bezradne i naprawdę nie może różnych rzeczy. Natomiast jeżeli jesteś dorosłą osobą, tak naprawdę nikt cię nie może porzucić, nikt cię nie może opuścić, bo to, czy ty czujesz się opuszczony, czy ty czujesz się porzucony, to tak naprawdę jest twoją decyzją. Tak? Czy wybierasz takie poczucie, prawda, tej sytuacji. Dobra, i tutaj będzie jeszcze jedna rzecz, wychodzenie, odnośnie wychodzenia z roli ofiary, poza świadomością bardzo ważną rolę będzie odgrywała akceptacja tego, jak jest. Zaakceptuj to po prostu jak jest, że jest, tak wygląda dana konkretna rzeczywistość i teraz szukaj sposobów, w jaki sposób można by tą daną sytuację rozwiązać. Nie? Może nie już, tak? Może rozwiązanie będzie tam dopiero po jakimś czasie się pokaże, ale jakie konkretne małe kroczki już możesz na dzisiaj podjąć, żeby właśnie powoli wydobywać się z tego dołka, tam gdzie właśnie ofiara siedzi, nie? W dołku. I trzecia bardzo ważna rzecz, uczucia, to jak przeżywasz daną sytuację. Ofiara paradoksalnie może się zatopić w jakichś takich właśnie nastrojach depresyjnych i tak dalej, ale tak naprawdę czasem te nastroje depresyjne będą ją chronić przed tymi uczuciami, które naprawdę czuje w związku z daną sytuacją. I mogę podać przykład, jeżeli właśnie na przykład nie, ktoś tam czuje się zostawiony, opuszczony, czuje się wykorzystany przez jakąś, no bo to mówimy o ofierze, prawda, przez kogoś drugiego, to tak naprawdę pozostając tylko na tym poziomie tych konkretnych emocji, tego konkretnego nastroju, może sobie odcinać drogę do tego, jak on jest wściekły, że tam jest ogromna złość pod spodem. I łatwiej na przykład, albo ma większe pozwolenie w sobie taka osoba, żeby czuła się bardziej w takim, była bardziej w nastroju depresyjnym, niż miała taki nastrój, ja ci tam się, nie? Właśnie tego takiego odpłacenia, nie? Kluczem w tym momencie do wyjścia w ogóle z tych trudnych emocji będzie poczucie i przeżycie. Jak również przeżycie nie tylko frustracji, agresji, ale też przede wszystkim smutku związanego z tym, że się coś na przykład straciło. Tak? Czyli kluczem w tym miejscu będzie przeżywanie trudnych emocji. Tak, nagadałam się trochę. Myślę, że to jest dość ważny temat, właśnie takie wychodzenie z roli ofiary, ponieważ co robi sobie ofiara? Jeżeli już jest dorosłą osobą, to siedząc w tym swoim takim, nie, na takim krzesełku, ja jestem ofiarą danej sytuacji, pozbawia siebie naprawdę energii, witalności, takiego mocy sprawczej, takiego poczucia sprawczości, tego, że może, że da rady, że są różne rozwiązania. Także jakby cały ten system, właśnie ten sposób myślenia, że ja mogę, że jeżeli nie tak, to może inaczej, a w inny sposób, a z kimś innym, ktoś inny, jakoś inaczej, bo jeżeli tak nie działa, to być może coś tam nie działa, no to spróbujemy jakiegoś na przykład innego sposobu. Więc jakby całe to i cała energia, która mogłaby iść tak, żeby pchnąć daną sytuację do przodu, to cała ta energia jest jakby gdzieś tam blokowana i jest wtedy zabierana, no właśnie, do tłumienia różnych tam uczuć, emocji najczęściej, albo do frustrowania się tak w kółko. Dobra, więc to by było na tyle.
Ja za dzisiaj już dziękuję. Zapraszamy na nasz webinar. Będę jeszcze przypominać o tym po drodze. Myślę, że w następnym filmie jeszcze będę przypominać o naszych webinarach, o naszych spotkaniach. Do końca czerwca będą na pewno co 2 tygodnie, czyli ten następny już w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca od 19 do 21 i będziemy właśnie mówić o tym, jak właśnie przeżywać, jak poczuć sobie swoje różne emocje i jak połączyć się ze sobą właśnie na tej płaszczyźnie czucia siebie. Ok, i to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu. Pa!